Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, idziemy od razu do teleportera w wsi Silbach. Oddamy zadanie u magów w klasztorze. Co tu się kuźwa ma dzieje znowuż? Dobra, może tutaj jednak zainterweniuję, bo... Kogo tu mam bić? Chyba tych uchodźców, nie? Masz dla ciebie. Jezu, ale ją pobili. No dobra. Okej. To co? Chodźmy od razu do teleportera. Przeniesiemy się do klasztoru magów wody. Oddamy zadanie. I później wydaje mi się, że będziemy mogli zająć się innymi sprawami. A jeszcze taka sprawa. Nie pojawiły się jakieś nowe te ogłoszenia na przykład? Listy gończe? Coś? Chodzi mi na przykład o listy gończe. Nie. Być może to już są wszystkie. Cholera wie. Natomiast my oddamy to zadanie, a później postaramy się przenieść do miasta. Mam zamiar zobaczyć, czy jestem w stanie coś tam znaleźć aktualnie? To znaczy, jak w ogóle teraz wygląda sprawa miasta? Czy ja w ogóle jestem tam mile widziana? Czy ja w ogóle mogę wchodzić do miasta? I jak to wszystko w ogóle funkcjonuje? Nie mam many. Na spokojnie. Niech będzie taki ognisty korzeń. Ej, co? A, bo ja telekinezą próbuję się teleportować. Dobra. Klasztor magów wody. Zapomniałam, do kogo to zadanie miałam oddać, ale... Raczej na spokojnie znajdziemy tą osobę, która jest nam potrzebna. Potem zobaczymy, jak w mieście mają się sprawy. Tutaj są ci panowie chyba. Rozwiązałem sprawę ścierwojadów. Czyli nie będą już zagrażać naszej wyspie? No i czy dowiedziałeś się czegoś o ich pochodzeniu? Ścierwojady były wynikiem eksperymentów Bodowina, alchemika żyjącego w pobliżu Silbach. Upewniłem się, że już nie będzie kontynuował swoich szalonych badań. Mogłem się domyślić, że takie nienaturalne zmiany są dziełem szaleńczych badań alchemicznych. Gdzie teraz jest ten Bodowin? Darowałem mu życie i kazałem opuścić wyspę. Rozumiem. Archolos może i jest teraz bezpieczne, ale kto wie, gdzie ten szaleniec będzie kontynuował swoje eksperymenty. Czy udało ci się ustalić coś jeszcze? To chyba wszystko. Zaprawdę udowodniłeś, że znasz się na czymś więcej niż wywoływanie zamieszania i podkradanie klasztornych zapasów. Dobrze wiedzieć, że mieszkańcy wioski Silbach i okolicznych terenów mogą już spać spokojnie. Potraktuj to wszystko jako lekcję o niebezpieczeństwie eksperymentów alchemicznych. Przypomnij o sobie, zanim sam zaczniesz się w to bawić. No spoko. Widzę, że też dostałam sporo eliksirków od niego. Sam eliksir kamiennej skóry, chyba. Nie wydawało mi się. Nie wydawało mi się. Możemy go oczywiście wypić. Pięknie. I co teraz my robimy? No wracamy do kręgu. Mówię wam, nie wiem jak zareaguje na to miasto, że ja tam się kręcę. I w ogóle najlepiej to się nie teleportować w okolice siedziby Volkera, bo to już się w ogóle może źle skończyć. Natomiast ja bym chciała na przykład tak, zajrzeć do Graysona, który się znajduje oczywiście w górnym mieście. Chciałabym też, myślę, że zajrzeć do Lorenzo na przykład. Wybierz lokację. Niech będzie kapliczka Innosa w mieście. No dobra, tutaj widzę, że wszystko niby po staremu. Nic się nie dzieje. Chciałabym zajrzeć do Odgara, zobaczyć, czy on ma jakieś nowe przepisy na bronie. Na przykład. I też do Fridy bym zajrzała w takim wypadku.
Ej, ty. Cześć, Odgar. Co? Czy masz coś nowego? Nie, ani trochę. Może Frida ma coś ciekawego, na przykład jakąś kuszę na trzeci poziom. W sumie to mi się nie obraziła. Okej. No tak, będziemy się oczywiście trzymać z dala od ludzi Volkera. Tutaj coraz dłuższa jest ta kolejka. Dobra, chodźmy do Lorenzo na przykład. Mamy sporo problemów, jeżeli o to wszystko chodzi. Cholera. Nie, naprawdę, gra posunęła się bardzo do przodu. Cholera. Co się dzieje? Hej, ty. Jesteś wreszcie. Posłałem po ciebie gońca już kilka godzin temu. Mam dla ciebie niezwykle ważne zadanie. Co to za robota? W końcu dotarliśmy do dróg przerzutowych tych drani z bursztynowego wybrzeża. Niestety, dranie chyba przeczuwają, co się szykuje. I od jakiegoś czasu nie ma żadnego ruchu między jaskinią a pozostałymi miejscami. Zanim uderzymy, musimy mieć pewność, że wszyscy przemytnicy znajdują się w środku. Nie chcę żadnych niedobitków, którzy mogliby na nowo otworzyć interes. Jako specjalista od tych drani, chciałbym, żebyś to ty sprawdził część stropów i wykurzył wszystkich pozostałych przemytników z ich nor. Możesz powiedzieć mi coś więcej o tych tropach? Wszystko jest na tej liście. Są tam podane miejsca, imiona i towary. To jak się tym zajmiesz, zależy już wyłącznie od ciebie i od zastanej sytuacji. Co mam robić, gdy już się z tym uporam? Większość chłopców również ma przypisane własne zadania poprzedzające szturm. Każdy po skończeniu swojego przydziału ma udać się do punktu zbiórki. Wybraliśmy osadę rybacką w pobliżu kryjówki przemytników. Część naszych może być nawet przebrana za rybaków, więc się nie zdziw. Skoro mamy dowody, to straż nie może się tym zająć? Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? Straż to mnóstwo niepotrzebnej roboty papierkowej. Chcemy pozbyć się tych drani na dobre. A przy okazji nie pogniewamy się, jeśli te towary zostaną rozdysponowane ponownie przez nas. Ruszam do roboty. Właśnie. Pamiętasz tego przemytnika Pablo? Okazał się bardzo przydatny podczas naszego rekonesansu. Dobra robota z przeciągnięciem go na naszą stronę. Okej, spoko. Chwila. Jak se... Szkoda, że z orkami nie pohandlujemy. Okej, no orków jest tutaj dosyć sporo. Dobra, czyli co? Jeszcze może do Adelarda bym skoczyła, zobaczyć, czy nie ma dla mnie jakiegoś zadania. A potem na Stare Miasto byśmy się przeszli. No wiadomo, Garros już nie będzie miał raczej dla mnie zadań, no bo... Znowu się spotykamy, kolego. Cześć, Pablo. Słyszałem, że wróciłeś do sprawy moich dawnych współpracowników i pomyślałem, że może przydałaby ci się mała pomoc. Dobra, na razie nie chcę, stary. Na razie bym chciała do Adelarda zagadać, którego tutaj nie ma, co ciekawe. Okej, nie mam pojęcia, gdzie jest Adelard. Dobra, ale ja potrzebuję się dostać do mojej chaty na Starym Mieście. Mogliśmy spokojnie handlować, ale musiałeś się wtrącić ty i cała ta cholerna gildia. Że co? A to wszystko z chciwości. Złoto i tak po śmierci ci się nie przyda. Okej. Bez jaj. Dobra. Czy zechce mi pan potrzebna mi... No masz. Dzięki. Pan bezdomny chyba się zgliczował. Dobra, bo ja tak niebezpiecznie idę tędy. Dobra, nie, no nie tędy. Koło straży miejskiej musimy przejść. Ale gdzie jest Adelard? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Dobra, tędy przejdziemy. Nie mam pojęcia, gdzie jest Adelard, ale na razie może się tym nie... Wiecie, nie męczmy. Dobrze, że nie jesteśmy poszukiwani przez straż miejską, bo by się dopiero narobiło kłopotów. Musimy uważać na ludzi Volkera.
A tymczasem chodźmy do naszego tutaj sędziego. Tak, no, tam gdzie jest sędzia ogólnie i gubernator. Zobaczymy, czy mogę porozmawiać z Graysonem. Bo podobno są dla niego jakieś zadania, ale nie wiem, czy one się aktywują już teraz, czy dopiero później. Także może warto sprawdzić. Dobra, Grayson jest oczywiście na górze. Także sprawdźmy. Hej, ty! Przemyślałem twoją propozycję, ekscelencjo. Chciałbym dla ciebie pracować. Nie dla mnie, synu. Dla króla i królestwa Myrtany. Jest parę rzeczy, którymi musimy się pilnie zająć. Mhm. Nie tak szybko. Wpierw wyjaśnijmy sobie parę rzeczy. Nie podoba mi się twój ton. Z chęcią podejmę się każdego zadania. Mam tylko jeden warunek. Czego chcesz? Złota? Tytułów? Zaszczytów? Jeśli okaże się dla ciebie użyteczny, zabierzesz mnie na kontynent. Chcesz płynąć w samo serce wojny? Niewielu odważyłoby się na coś takiego. Dlaczego o to prosisz? Powiedzmy, że Archolos mnie mocno rozczarowało. Ta przeklęta wyspa zabrała mi brata. Nie ma tu dla mnie już miejsca. Przykro mi, że dotknęła cię taka strata. Dobrze. Gdy zamkniemy wszystkie sprawy, obiecuję ci, że znajdę dla ciebie miejsce na moim statku. Dobrze. Od czego by tu zacząć? Już wiem. Mam coś mało wymagającego na początek naszej owocnej współpracy. Jest pewna grupa muzyków. Nazywają się In Extremo. O kurczę. Podczas swoich koncertów wyrażają się mało pochlebnie na temat nowo wprowadzonych królewskich praw. To ich aresztuj. W czym problem? Problem polega na tym, że nie mówią tego bezpośrednio. Ukrywają swoje intencje za pomocą metafor i półsłówek. Ich działalność grozi jedności państwa. Chcę, żebyś z tym skończył. Nie bardzo rozumiem, w czym niby zagrażają ci muzycy. Nawołują do bojkotu prawa i sprzeciwu wobec króla. Są popularni w tych stronach, a przez ich koncerty komuś mogą wpaść do głowy niebezpieczne pomysły. Wystarczy, że nie umiemy dogadać się z Ulrykiem. Nie potrzebujemy kolejnych tego typu indywidualności. No dobra. Tak samo jak zwiększenia ilości jego zwolenników. Co konkretnie mam zrobić? Zabić ich? Myślisz zbyt prosto linijnie. Absolutnie nie o to mi chodzi. Mam dwa pomysły. I od ciebie zależy, który zostanie zrealizowany. Mhm. Jaki jest pierwszy sposób? Trzeba ich sprowokować. Muszą w jasny i klarowny sposób obrazić króla. To da nam możliwość aresztowania oraz zakończenia ich szkodliwej działalności. To może być trudne. Wmieszasz się w tłum podczas koncertu. Gdy zaczną mówić coś na temat nowego prawa, podjudzaj ich jak to tylko możliwe. W końcu popełnią jakiś błąd. Skąd mam mieć pewność, że twoi ludzie nie aresztują również mnie? Zostaną poinformowani o twojej roli. Oficjalnie mają zapewnić bezpieczeństwo podczas koncertu. Mm-hmm. Nieoficjalnie będą czekać, aż ktoś powie coś, czego nie powinien mówić. Ta metoda ma jedną wadę. Nie mamy pewności, czy In Extremo da się sprowokować. Ale za to praktycznie niczym nie ryzykujemy. Chcę usłyszeć o tej drugiej metodzie. Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś nie musiał z niej skorzystać. Znajdź człowieka o imieniu Huxley. To mój zaufany człowiek. Pracuje nad In Extremo od jakiegoś czasu. Z tego co wiem, zdążył poznać ich słaby punkt. Ale problemem są jego metody. Bardzo brutalne metody. Gdzie go znajdę? Zatrudnił się w stoczni. W ten sposób nie budzi żadnych podejrzeń, a ja przy okazji wiem, co dzieje się w porcie. Mhm. Gdzie i kiedy ma się odbyć ten koncert? Dzisiaj w porcie. Zaraz przed zmierzchem. Mówiąc wprost, Marvin, jeśli ci się nie uda,
Nawet do mnie nie wracaj. Kary się nie spodziewaj, ale nasza umowa utraci ważność. Czy jest to dla ciebie zrozumiałe? Oczywiście. Jeszcze jedno. Do Huxleya udaj się wyłącznie wtedy, jeśli nie uda ci się ich sprowokować. Czekam na wyniki. No okej, w ekstremalnych warunkach. Jeszcze nie. To się je... Dobra, tak chciałam tylko zapytać, czy nie mogę o coś dopytać. Dobra, o zmierzchu dzisiaj w porcie. Dobra, no to udajmy się na ten koncert. W ekstremalnych warunkach, naprawdę ciekawe zadanie. W ogóle In Extremo, ja bardzo lubię ich piosenkę Herman Elling. Bardzo. Dobra, teraz tak, do portu najlepiej stąd będzie wyjść tym wyjściem od strony portu. Wiadomo, nie możemy wyjść tym wyjściem, gdzie są ludzie Volkera, bo to się źle skończy, czyli właśnie tutaj w okolicy. Musimy obejść to wszystko i wyjść wyjściem, które będzie jak najbliżej właśnie portu, czyli na przykład tutaj. Tak naprawdę chyba najlepsze wyjście. Ewentualnie to tym dalszym też mogłem wyjść. Dobra, nieważne. To co, chodźmy do portu. Ciekawe dokładnie w którym miejscu. Pewnie gdzieś koło stoczni, bo tam jest dużo miejsca dosyć. Zaraz się dowiemy. Natomiast no, przespacerujmy się do portu. Okej. A, mam też runy do oddania, także może byśmy oddali Laudusowi. W sumie dodatkowe źródło expa. Ej, ty. Pokaż. Nie, nie chciałam towarów. Mam. Dobra. Super. Sporo mamy teraz zwoi i wszystkiego. Dobra, to co? Tuptamy dalej do portu. Najlepiej będzie później poczekać na jakieś ławce. Dobra, tylko ciekawe, w którym to jest miejscu. Nie wiem, a tutaj są jacyś dziwni ludzie. Luther. Nie wiem, kim ty jesteś. A, to jest chyba właśnie In Extremo. Tak. Jasne, nie mogę oczywiście z nimi rozmawiać. Thomas de Forger. Dobra, tutaj gdzieś powinna być jakaś ławka do przeczekania. Chociażby obok tego typka. Ale widzę, że jak on używa ławki, to ja nie mogę. Jakaś ławka, coś do przeczekania. Tutaj jest jakaś ławka, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. To co, może jednak się prześpimy? Chociaż nie, tu jest ławka. To zróbmy tak, zaczekaj do wieczora. Oh yes! Szanowni mieszkańcy Archolos, witajcie serdecznie. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Gramy dla was do końca wojny i o jeden dzień dłużej. Pamiętajcie, prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Nie gódźmy się na ustępstwa. Walczmy o swoje. Nie o taką Myrtanę walczymy. Młodzieniec ma rację. Za co nasi bliscy przelewają krew na froncie? Nie za brak sprawiedliwości. Kara musi być adekwatna do czynu. Czy człowiek w nędzy i desperacji zasługuje na najwyższy wymiar kary? Nie będzie robar pluł nam w twarz. Nie wymawiajcie takich słów. Królowi należy się szacunek. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archonus? Bunt! Wolne Archolos! Ktoś chce nas tu sprowokować? Nie uda wam się. Co odpowiecie, szanowni mieszkańcy Archolos? Żądamy sprawiedliwości! Co za wspaniała publika! Zadbajmy o to, by sprawiedliwość zatriumfowała! Walczcie o swoje! Wy tworzycie to królestwo!
Dziękujemy wam, mieszkańcy Archolos. Z chęcią zagramy dla was ponownie. No to trzeba gdzieś do Huxleya. Okej, miał być w stoczni, tak? To jest w ogóle Euryk. No nie udało mi się oczywiście sprowokować. Pracuję dla Graysona pod przygrywą pracownika stoczni. No to stocznia jest oczywiście tutaj. To co, poszukajmy typa, bo ewidentnie nie wyszło. Obywatele, robotnicy. Tu ktoś stoi pod murem. Obywatel. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę Huxleya. Natomiast warto się będzie chyba tutaj gdzieś przebiec. Może gdzieś tutaj? W sumie chyba wątpię. Tu jest Rud. Wrócił oczywiście do piłowania. Może tutaj gdzieś jest z tyłu? Obywatel. Nie wiem, zaraz sobie chyba sprawdzę, gdzie go można znaleźć, ale widzę, że ich się na pewno nie udało nam sprowokować. W sumie to było dosyć trudne zadanie, mimo wszystko wydaje mi się. Dobra, miasto sobie odpalę solucję, żeby nie było. Że będziemy dużo czasu na to wszystko tracić. To zadanie to było w ekstremalnych warunkach. Okej. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten cały Huxley. Może on jest gdzieś tam, wiecie, głębiej w tej stoczni. Praktycznie przy samych tych statkach, albo tam po drugiej stronie. Ale w sumie... No nie wiem, gdzie go można znaleźć. Strażnik miejski, pracownik dźwigu. Tu jest pan przewoźnik, tam są ci robotnicy. Skoro robi w stoczni, to powinien być gdzieś tutaj. Może jest gdzieś tu w środku. O, witam w ogóle. Kim ty jesteś? Duck. Okej, mogę go okraść. Spoko. A tutaj widzę, że typa nie ma. Może po drugiej stronie. No nie wiem, co mam sądzić. Ale widzę, że nie udało się ich sprowokować. Z Eurykiem też nie mogę porozmawiać. Boję się, że marnujemy czas. Jestem ciekawa, a czy w mieście jakieś nowe listy gończe? Tak. Smoki, trole górskie, kryształowy golem, hawdan, prorok, puma, śpiący cieniostwór. Narobiło się jeszcze tego gówna. Spoko w sumie. Niech będzie. Smoki. Łowca, który zdał wyjaśnić to dziwne zajścia. Okej. Może to jakieś ogniste jaszczury po prostu. W klasztorze, pewnie wiem gdzie. Hawdan. W pobliżu fosy, pomiędzy wschodnią bramą miasta a bursztyną wybrzeżem. Prorok. Dobra, jest tego trochę. Na plażach bursztynowego wybrzeża. Pod wieżą sygnałową.
Lepiej by było, gdyby się przyjrzał. Okej. No dobra. A ten cały Huxley, gdzie ja go znajdę? Gdybym sama tego nie widziała. Może jest gdzieś tutaj. Tam gościu sika do wody, okej. Gard, przewoźnik, robotnik. Dobra, wiecie co? Nie marnujmy czasu. Może tym zadaniem z przemytnikami się zajmiemy. Chociaż kurde, ja lubię zacząć, wiecie, jedno, a konkretnie. A gorzej, że ja tego całego Huxleya nie widzę nigdzie. A, koło Mrocznych Tajemnic jest Huxley. Dobra, to akurat jestem w dobrym miejscu. Ale to nie jest stocznia, cholera. Gra mnie oszukuje. Ale dobra, zgadaliśmy przynajmniej jakieś te listy gończe. Okej, człowiek Volkera. Barnaba. Amir. Tu jest chyba Huxley. Stój! Nie masz tu czego szukać. Odejdź. Nie, to gwardzista. Tu jest Huxley. Ej, ty. Grayson mówił, że jesteś człowiekiem od trudnych przypadków. Bardzo trudnych. Szkoda, że twoja mała prowokacja się nie powiodła. Ze zdobyciem zaufania Unicorna też ci kiepsko poszło. Robiłem, co mogłem. I nie wystarczyło. Tylko dlatego ze mną rozmawiasz. Podobno masz swoje sposoby, by osiągnąć to, czego chce Grayson. Znasz sprawę? Znam. Jego ekscelencja wdrożyła mnie w temat wraz z Eurikiem. Nim zaczniemy, powiem ci coś jasno. Wiem, że nie możesz sobie pozwolić na popsucie tego zadania. Dlatego wiedz, że nie spodoba ci się to, co będę robić. Jeśli zaczniesz kwestionować moje metody, nasza współpraca się kończy. Sam doprowadzę sprawę do końca. Skoro tak stawiasz sprawę, co mam robić? Nic. Nie wchodź mi w drogę. Grayson powiedział... Nie rób na razie nic. Jeśli nie będziesz się wtrącał, powiem mu, że byłeś bardzo pomocny. Ty tu rządzisz. Szybko załapałeś. Dziś o północy przyjdź do Mrocznych Tajemnic. Powiedz, że cię oczekuję. Proste? Północ. Mroczne Tajemnice. Zrozumiałem. Okej. To widzimy się wieczorem, młody. Dobra. Oczywiście, no nie robimy tego tak, jak Grayson chciał, no ale trudno. Stój! Dobra, no wiem, panie gwardzisto. Stój! No przecież nie, w ogóle cię nie zaczepiam. Dobra, skoro jest tutaj ławka, to poczekamy od razu do północy. Nie ma sensu spać. Szybko minęło, a Mir jest. Do Vlady mamy chyba zagadać. Huxley mnie oczekuje. Pracowałeś już z nim kiedyś? Nie, współpracujemy po raz pierwszy. Współczuję. Gdy będziesz stąd wychodził, nie będziesz już tym samym człowiekiem. Chodź, zaprowadzę cię. Gdy następnym razem będziemy rozmawiać, będziesz wiedział, o czym mówiłam. No dobra, pani Vlada. Gamal, cześć. Okej. To co, wchodzimy? To tutaj właś. Ty nie wejdziesz? Nie jestem na tyle odważna. Trzymaj się tam. To nie brzmi dobrze. Okej. Mamy drabinę na dół. W ogóle patrzcie, ile w tym mieście jest poukrywanych w ogóle miejsc, co nie? To jest kosmiczne. Dobra, już mogę się raczej puścić. Oho, zamkło się za mną. Dlaczego laska ma salę tortur pod burdelem? Ja się pytam. Dziwnie. Och, cholera. Bałem się, że się nie zjawisz. Staram się dotrzymywać słowa. Cenna rzecz, choć nie w mojej profesji. Z kim mamy przyjemność?
Gdzie moje maniery? Poznaj Flexa, czynny muzyk grupy In Extremo. Flex, przywitaj się. Oho, chyba stracił przytomność. No dobra, Marvin. Czas pokazać ci, jak naprawdę wygląda życie. Bierz tę butelkę z wodą i wylej ją na niego. To powinno go ocucić. No faktycznie w ekstremalnych warunkach. Woda, tak? Mam tu gdzieś wodę. Chyba nie o to chodziło. Kim jesteś? Czego chcesz? Coś ty mu zrobił. Jeszcze nic. Nawet się nie rozgrzałem. Skoro nasz kolega odzyskał już przytomność, możemy zaczynać. I ty jesteś gwardzistą królewskim, tak? Flex. Wydaje mi się, że wiesz, dlaczego tu jesteś. Im szybciej się przyznasz, tym szybciej skończymy to nasze urocze spotkanie. Przyznać? Do czego? Jestem niewinny! Kim jesteś? Zatroskanym obywatelem. Nie mogłem pozwolić, by ty i twoi znajomi namawiali otwarcie do buntu przeciw królowi. Jakiego buntu? Nie wiem, o czym mówisz, człowieku! Ostrzegałem cię. Młody, walnij go w mordę. Zaraz sobie przypomnij, o czym tu rozmawiamy. Wystarczy, że muszę na to patrzeć. Kwestionujesz moje polecenia? Nie, nie wchodzę ci w drogę. Tak jak prosiłeś. W takim razie sam to zrobię. Teraz sobie przypominasz? Moja twarz! Pozwól, że odświeżę ci pamięć. Ty i twoi kumple z In Extremo podjudzacie ludzi do buntu. Jakiego buntu? Krytykujemy jego nowe zarządzenie. Ludzie trafiają za nic do niewoli w kolonii. Czyli przyznajesz się? Do niczego się nie przyznaję. Mówię, jaka jest prawda. Sam słyszałeś, młody. On chyba sam nie rozumie, co czyni. Trzeba mu wytłumaczyć. Chcesz mi pomóc? No, jak to mawiał klasyk, nie chcę, ale muszę. O cholera. Nie bij już, proszę. Powiedziałem ci już, to ile to będzie trwać, zależy wyłącznie od ciebie. Zadam pytanie jeszcze raz. Czy przyznajesz się do próby wzniecenia buntu na Archolos? Nie! Jestem niewinny! Rozczarowujesz mnie. No nic. Musimy przejść do bardziej przekonujących argumentów. Och, cholera. Czujesz ciepło? Nie chciałbyś chyba, by ten pręt spotkał się z twoją skórą, czyż nie? Proszę, nie! Nie rób tego, błagam! Oj, chyba mi się zaraz omsknie rączka. Oj, a jednak nie. Ciepło. Cieplej. Gorąco. Przyznaję się! Nie rób mi więcej krzywdy! Nie można było tak od razu. A teraz powiedz, kto spiskował? Ja, Flex! Spiskowałem przeciwko królowi! I ktoś jeszcze? Ja i cała grupa In Extremo! Chcę twoje zeznania na piśmie. Myślisz, że da radę? Da
Daj mi chwilę, a potem zrobię, co żądasz. Dobrze, młody. Mamy to, o co nam chodziło. Ja zajmę się resztą. Przekaż wyrazy uznania jego ekscelencji. No dobra. Czy ja tak po prostu stąd wyjdę, bo za mną się przejście... Tak, otwiera mi się. Ajajajajaj, to nie było ani trochę miłe. No cóż. Cześć, Vlada. Nic nie mamy do powiedzenia? Nie. To co, chodźmy jeszcze na szybko oddać quest do Graysona. On nie będzie zadowolony, że zrobiliśmy to w ten sposób. No ale mówi się trudno. Nie przejmujmy się tym jakoś bardzo. Będziemy mieli jeszcze od niego parę zadań, żeby się wykazać, więc tam raczej będą z tym wszystkim mniejsze problemy. Tymczasem oddajmy to zadanie i myślę, że sobie zakończymy na dzisiaj. Bo w sumie zrobiliśmy jednego takiego questa niezbyt długiego, ale na pewno myślę, że takiego... jakby to powiedzieć, napchanego emocjonalnie bardzo. I napięciowo. W ogóle ciekawi mnie, czy możemy gdzieś znaleźć Kurta i powiedzieć mu o tym, co spotkało Jorna. Być może. Dobra, tędy powinno być bez problemu do Starego Miasta, jeżeli chodzi o dostanie się. Także... wracamy. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się albo jakimś nowym zadaniem od Graysona, bo na pewno jakiś dostanę. Albo tym zadaniem dla Lorenzo. Jezu, nie umiem mówić. Trochę mnie to zadanie wybiło z rytmu z tymi torturami. Nie było dosyć przyjemne. Wręcz przeciwnie. Także no. No niemiło, niedobrze. Ale quest to quest. Dobra, nasz Grayson oczywiście powinien być na samej górze. Cholera, co się dzieje? Wracając do sprawy z In Extremo... Coś nowego? Wraz z Huxleyem przesłuchaliśmy jednego z członków grupy. Przyznał się do winy i wyjawił swoich współpracowników. Huxley organizuje ich aresztowanie. Sprawiłeś mi ogromny zawód, chłopcze. Zrobiłem to, czego ode mnie oczekiwałeś. Sam mówiłeś, żebym udał się do Huxleya. Mówiłem, żebyś udał się do niego, jeśli wszelkie inne metody zawiodą. Po jego metody wymuszania zeznań zawsze sięgam w ostateczności. Wyraźnie to podkreślałem. Wiesz w ogóle, kim jest ten człowiek? Wiesz, jak do mnie trafił? Huxley był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na kontynencie. Napady, kradzieże, porwania dla okupu. Facet był w tym dobry. Póki nie popełnił jednego błędu. Źle dobrał ekipę do swojego kolejnego skoku i wpadł w moje ręce. Dałem mu ultimatum. Albo wykorzysta swoje zdolności dla korony, albo zginie w przeciągu następnych 15 minut. Chyba nie muszę mówić, co wybrał. Pracuje dla ciebie zawodowy bandzior, a próbujesz się pozbyć grupki muzyków? Grupa muzyków może mieć bardziej szkodliwy wpływ na społeczeństwo niż bandzior, którego i tak wszyscy potępiają, nawet bez interwencji ze strony korony. Nie wspominając już o tym, że nie prosiłem cię o kwestionowanie moich decyzji. Teraz zejdź mi z oczu. Daruję ci całą sprawę, bo koniec końców problem został rozwiązany. Ale nie zapomnę o twoich metodach. Jutro przyjdź po nowe rozkazy. Będziesz miał okazję się zrehabilitować. Jestem gotów na kolejne zadanie. Jeśli tym razem mnie rozczarujesz, nasza umowa przestanie obowiązywać. Jak zapewne wiesz, flota królewska od jakiegoś czasu leży na dnie morza. Coś słyszałem na ten temat. Wiesz, że przegraliśmy. Nie wiesz dlaczego.
Nie jestem wojskowym, ale przypuszczam, że mieli lepsze statki. I podobnie jak większość, jesteś w błędzie. Z bezpośrednich zeznań świadków wynika, że przyczyną porażki były decyzje admirała Anskara. Pamiętam przechwałki tego idioty, te jego chełpienie się, że pokona orków w godzinę. W końcu, co te zwierzęta mogą wiedzieć o żegludze? Dzięki jego ignorancji królestwo pozostało bez okrętów. I dlatego czeka cię podwójne zadanie. Z jakiegoś powodu miejska stocznia przestała funkcjonować prawidłowo. Pomimo rozkazu jak najszybszej odbudowy floty, pracownicy nie ukończyli jeszcze żadnego okrętu. Cała sprawa cholernie zalatuje mi sabotażem. Masz sprawdzić, czy moje podejrzenia są słuszne. Mhm. A druga część zadania? Wygląda na to, że Anskar żyje i ukrywa się gdzieś na Archolos. Masz go znaleźć i przyprowadzić do mnie żywego. Od czego mam zacząć? Od rozmowy z Huxleyem. Pracował nad tym ostatnio. Zapoznać cię ze wszystkim, czego do tej pory się dowiedział. Czy ty mnie podpuszczasz? Ostatnim razem nie byłeś rad z naszej współpracy. Tym razem jego wątpliwe metody nie będą stanowiły problemu. Dzięki jego ustaleniom szybciej załatwisz sprawę. Szukaj go w porcie. Będzie się gdzieś tam kręcił. Okej. Statek w porcie jest bezpieczny. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zakończymy w tym miejscu odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. W kolejnym materiale prawdopodobnie zajmiemy się właśnie tym zadaniem. Cóż, dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i cześć!